kołowrotek Dark Force. Nowość firmy York na 2016 rok. W ręku trzymam kołowrotek o wielkości 6000. W ofercie są jeszcze kołowrotki Dark Force o wielkości 4 i 5000. Kołowrotek Dark Force. Otworzę pudełko, żeby nie zapomnieć. Na początku powiem, podam tą informację, że oczywiście w komplecie jest dodatkowa szpula grafitowa. Tak ona wygląda. A sam kołowrotek wygląda tak. Bardzo ładny, czarny, taki ekskluzywny kołowrotek. Świetnie wyglądający kołowrotek karpiowy z prawdziwego zdarzenia. W środku zastosowano bardzo solidny mechanizm, który w połączeniu z bardzo pojemną szpulą, wykonaną z aluminium, wentylowaną szpulą, sprawdzi się nie tylko w połowach karpi, ale także w połowach ryb, silnych ryb z innych gatunków, silnych, ciężkich, walecznych ryb. W środku znajdujemy 7 wysokiej jakości łożysk. Oczywiście kołowrotek jest wyposażony w system natychmiastowej blokady biegu wstecznego, a ta informacja mówi nam o tym, że zastosowano tutaj łożysko oporowe. Kołowrotek ma system wolnego biegu szpuli, który pokażę w dalszej części tej prezentacji. Przekładnia główna, która jest zastosowana w tym kołowrotku, zamontowana w tym kołowrotku, oczywiście z uwagi na to, że kołowrotek jest przeznaczony do łowienia dużych, silnych, walecznych ryb, jest bardzo wytrzymała. Sprężyna kabłąka, sam kabłąk jest tutaj taki bardzo wzmocniony. Sprężyna kabłąka to sprężyna długowieczna. Rotor kołowrotka wyważony komputerowo. No i oczywiście mocna, bardzo mocna wręcz obudowa o dużej wytrzymałości. Rączka wykonana z aluminium. Ergonomiczny uchwyt, który ułatwia kręcenie korbką. Ten kołowrotek wielkości 6000 mieści na sobie żyłki 0,30 mm, 420 m aż. Wspominałem o tej dużej pojemności szpuli. Żyłki o średnicy 0,35 mm, 280 m, a żyłki o średnicy 0,40 mm, 220 m. Wolny bieg szpuli. Na czym to polega? Teraz jest ustawiony przedni hamulec, mogę go nawet jeszcze bardziej dokręcić w taki sposób, że kołowrotek bardzo z wielkim trudem oddaje żyłkę. Włączony jest hamulec przedni. Mogę przedstawić dźwignię wolnego biegu. To powoduje, że kołowrotek oddaje żyłkę z dużą łatwością. To jest właśnie w tym momencie, kiedy stawiamy kołowrotek, wędkę swoją na podpórce, na rodpoldzie, i wtedy, kiedy oczekujemy na branie, odjazd karpia powoduje, że żyłka z kołowrotka bez problemu się wysnuwa. Po podniesieniu wędki, już po braniu, wystarczy przekręcić korbką i wszystko wraca do normy. Mamy już hamulec przedni, wolny bieg szpuli został wyłączony. Kołowrotek Dark Force. Bardzo dobry, ekskluzywnie wyglądający kołowrotek karpiowy. Nowość firmy York na 2016 rok.